Hej, z tej strony Sam, witam was ponownie w World of Baldur's Gate. Znajdujemy się na Smoczym Łowisku. Tak właśnie nazywa się ta lokacja. Jestem naprawdę ciekawy, czy spotkamy tutaj jakiegoś smoka. Albo chociaż małą wybernę. Byłoby naprawdę wspaniale. Zdecydowanie zbadamy całą lokację. Zajrzymy w każdy kąt. Chociaż nie wiem, czy naprawdę dodano tutaj coś takiego wielkiego jak smog. Pierwotnie ta lokacja jest prawie pusta. Oczywiście. Mamy tutaj jedno zadanie, jedną skrytkę. No i właśnie tego chawiza, którego możemy zabić. Pożyteczne zabawki mam ja. Tak, tak. A, to jest krasnoludy. Zwiąże się ku mnie przywagą i honorem. Mój honor to moje życie. Myślałem, że będzie miał przeciwko... coś przeciwko zabiciu tego krasnoluda, ale nie. Mój honor to moje życie. Bardzo podobają mi się te nowe dialogi, że mamy po cztery na przykład opcje. Chociaż jeżeli chodzi o tą sprawiedliwość, to niezbyt tak sobie podobały mi się wybory. Helma. Kolejny dialog? Wow. Endis naprawdę zrobił się wygadany. Jestem przy twym boku. Mój honor z błogosławieństwem Helma. Może jakiś mini romans będzie, kto wie. Zbadajmy te zwoje. Myślałem, że to jakaś magiczna tarcza. To zwykła średnio. Kolejny zwój ochrony przed magią? Wow. I ochrona przed ogniem. A, przeklęty zwój przyzwania potwora. Użyjmy go. Ale najpierw zapiszę. Nie wiadomo, co to będzie za potwór. Słucham. Ciekłe wilki. O cholera. Ale ja mu stawiłem. Bez wątpienia. Odsuńcie się. No, powiedz, czego potrzebujesz? No, chyba mamy opanowaną sytuację, bo udało mi się odbiec nią. Pokonaliśmy wściekłe wilki. Szkoda, że nie dostałem za nie żadnego doświadczenia. Ale w końcu były przywołane. Tak w ogóle to zapiszmy grę. Nie chciałbym teraz zginąć. Giberlingi. Na
naprawdę mam nadzieję na coś większego. Niż te cholerne małpy. O, co armia. Naprawdę. Nie mam do tego serca. Zaraz cię przypnę do właściwych rozmiarów. Zwłoki. Dosyć zmasakrowane. Ale nic poza tym. Nie ma żadnej innej lokacji w okolicy, której już nie znamy. Lena i Samuel. Jak się macie? Jej przyjaciel jest ciężko ranny. Oczywiście pomożemy jej. No, jest trochę gruby, muszę go przerzucić do kogoś innego. Zbadamy resztę lokacji i udamy się pod pomocną dłoń. Gdzieś tutaj jeszcze jest strażnik, który go poszukuje. A to i on. Pogadajmy z nim. Służę w płomiennej pięści. Okej, okłamaliśmy go. Uwierzył nam. Na cholera, kolejna armia giberlingów. Musi być tępione bez litości. Walczy razem z nami, jak miło. Z jego strony. Weźmy teraz przedmioty ze skrytki. Jest gdzieś w tej ścianie. Tylko nie wiem gdzie dokładnie. Udało mi się ją odnaleźć. Jest tutaj. Mniej więcej po środku na samym dole. Biorę tylko magiczny pierścień ochrony przed ogniem. Daje 50% odporności na ogień. Założę go Kejrze. Tak, zrobię to. Niestety nic nowego nie pojawiło się w tej lokacji. Nie ma żadnego smoka, na co wskazywałaby ta nazwa. Trochę się zawiodłem. Zło musi być tępione bez litości. Mamy za to kordy giberlingów. Zdecydowanie trochę ich dodano. Naprawdę. Nie ma
do tego serca. Ale walka z nimi nie jest zbyt interesująca. Możemy już stąd odejść. I iść do świątyni pod własną dłonią. Nic tutaj nie dodano. Mieliśmy kilka nowych dialogów, ale prawdopodobnie odbyłyby się też w innych lokacjach. Szkoda. ...44 godziny. Długa podróż, ciekawe czy będzie zasadzka. Na szczęście nie napotkaliśmy żadnych potworów. Świątynia mądrości. Ci przeklęci bandyci paskudnie wpływają na interes. Niech tych, którzy szukają drogi do domu, prowadzi Dalilia! Gadajmy z tym drugim kupcem. Miło mi poznać tak kulturalną osobę. Nie rozumiem tego. Ochraniają ich kobiety z płonącymi mieczami, a ich towary są naprawdę żałosne. Czas na odpoczynek. Naprawdę mnie to dziwi. Czemu coś takiego tutaj jest? Bez wątpienia. Niech złoto połyskliwy was prowadzi. Podążamy ścieżką prawości, tylko ścieżką głupiec drażniłby tak córkę Szandelara. No, dostaliśmy kolejny punkt reputacji. Wow, naprawdę jesteśmy biedni. 300 sztuk złota. I to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I do usłyszenia. Hej, wiem, że odcinki są krótkie, ale łatwiej mi się tak nagrywa. Oczywiście. I przechodzi też grę. Lokacja za lokacją. Bez pośpiechu.